uprawniony pracodawca ma obowiązek składania zgodnie z artykułem 26a. Po pierwsze, miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono właśnie te szczególne schorzenia. Po drugie, wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc. Tutaj też zmiana w stosunku do poprzedniego roku, bo wiemy, że dofinansowanie było wtedy udzielane raz na dwa miesiące, w tej chwili w systemie miesięcznym. I po trzecie, proszę Państwa, informacje o wysokości rodzaju podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, przy czym informacje te dotyczą większości pracodawców, jako że mają je składać pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą. Przyjęto, że jest to pomoc o charakterze wnioskowym, a zatem jedynie pracodawca, który złoży wniosek czy informację w terminie, nabywa w istocie prawo do uzyskania tej pomocy. Jeżeli chodzi o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, tutaj też przepis artykułu 25c z kolei ustawy o rehabilitacji, nakazuje pracodawcy złożenie miesięcznych informacji o podstawach wymiaru składek, czyli już trochę inny zakres niż w procedurze uzyskiwania dofinansowania. Dalej, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. Po drugie, oczywiście wniosek o wypłatę refundacji za dany miesiąc i informację o wysokości rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jest to przepis nowy, jako że przed 1 stycznia 2008 roku mieliśmy do czynienia z procedurą finansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Prawda? Także tutaj refundacja dopiero od 1 stycznia 2008 nastąpiła i stąd też konieczność składania tych wszystkich informacji.